Wiadomo powszechnie, że socjalizm to coś gorszego niż wojna, bardziej niszczy kraj niż wojna, i to właśnie mamy tego typowy objaw. Jak zbliżała się wojna, to ludność masowo wykupywała świece i zapałki. Teraz zbliża się socjalizm w dziedzinie energetyki, ludność masowo wykupuje żarówki. Są dokładnie. Dokładnie to samo, musimy się bronić przed faszystami, którzy są u naszych bram i usiłują nam odebrać prawo do oświetlenia domu w tym czym chcemy. Przecież jeżeli by oświetlenie żarówkami tymi energooszczędnymi było tańsze niż zwykłymi, to ludzie by sami od razu przeszli na energooszczędność. Ludzie naprawdę uwielbiają oszczędzać i mieć tańsze oświetlenie. Skoro tego nie robią, to wiesz, to nie jest tańsze. I pan Andrzej Kassenberg tutaj słusznie podkreślił, że żarówka energooszczędna jest tańsza, jeżeli świeci się nieprzerwanie, ale w domach przechodzimy z pokoju do pokoju, włączamy światło, włączamy światło, włączamy światło, włączamy światło i w tym momencie żarówka energooszczędna już nie jest tańsza. Być może one jako w ulicznych latarniach się sprawdzają. Być może. Ja nie wiem, to nie jest moja sprawa, ale w moim domu to jest moja sprawa. Ja mam decydować, co jest dla mnie tańsze. Może ja nie lubię barwy światła żarówki, świetlówki, prawda? Wolę barwą światła żarówki zwyczajne. Moja prawda. I zakazywanie mi korzystania z czegoś, czego ja chcę, choćby ze świec, niedługo może świec zakażą, bo to jest mniej efektywne niż używanie tego. Dlaczego właśnie świec się nie zakazuje, prawda? Więc tutaj mamy przykład typowego faszyzmu, rządu, który zakazuje mi, bo lepiej wie ode mnie, co jest dla mnie dobre. Ta cała gadanina, że ta rtęć tam truje, to jest taka sama gadanina, jak termometry rtęciowe, prawda, trują, to jest po prostu próba argumentacji z tymi idiotami od ekofaszystów i własną bronią, prawda, oczywiście jest bardzo fajne, ale tak naprawdę, proszę Państwa, przecież to nie o to chodzi. Ilości tam 42 ton, które są w Europie, tych żarówek, to jest minimalne, w ogóle nie ma o czym mówić, podobnie jak z termometrami. Natomiast ważne jest jedno. Kto decyduje o tym, co jest dla mnie korzystne w moim domu? Ja? Czy jakiś komisarz, towarzysz komisarz z Unii Europejskiej? To jest najważniejsze. Ostatnia faza upadku socjalizmu w Polsce to był towarzysz Gomułka, który usiłował robić glinolepki, prawda, oszczędnościowe to, tamto i tak dalej. I to też świadczy o takiej próbie już oszczędzania za wszelką cenę, czyli ustrój upada i trzeba oszczędzać na wszelką cenę. No Marus się nie zaczyna od oszczędzania, każdy oszczędza oczywiście sam, to jest jasne. Ale to nie rząd ma oszczędzać, tylko obywatele, jeżeli uważają, że potrzeba oszczędzać. Trzeba ich do tego zmusić oczywiście. Natomiast tutaj podejrzewam, że jest to lobby producentów świetlówek, które dało w łapę eurokomisarzom i załatwiło sobie taki, a nie inny przepis. Pierwszą podstawową kwestią, którą trzeba sobie wyjaśnić, to jest to, że żarówki tradycyjne są zdecydowanie droższe od żarówek, od świetlówek energooszczędnych. Dzisiaj mniej więcej cena różni się 2-3 razy. Natomiast to, że te żarówki zużywają mniej energii i dłużej można je używać, szacuje się, że to jest między 5 do 10 razy. Czyli problemem jest to, ażeby posiadać odpowiednią ilość środków, żeby zakupić, prawda? I potem z czasem ta oszczędność daje efekty także ekonomiczne. Więc mówienie o tym, że one są droższe, jest po prostu nieprawdą. Drugą kluczową kwestią jest to, że ta oszczędność energii przekłada się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że te gazy cieplarniane powodują określone skutki nie tylko u nas, ale także na całym świecie. Czyli innymi słowy, trzeba sobie jasno zadać pytanie, czy to, że będziemy mieć wolność wyboru żarówki takiej czy innej, nie jest kosztem tych, którym się podnosi poziom oceanów. I tak jak jest to w przypadku wyspy Malediwy, może okazać się, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będą się musieli przenieść gdzie indziej. Czyli jeżeli jesteśmy odpowiedzialni i wolni, to ta działanie jest skuteczne. Ponadto mówienie o tym, że coś nam rząd zakazuje czy nie, jeżeli spojrzymy na to w naszych domach, co my używamy, to okazuje się, że wiele rzeczy z tych jest ograniczone przepisami różnego rodzaju bezpieczeństwa,
po to, ażeby nie było różnego rodzaju wypadków związanych z elektrycznością, z gazem. I tu wolności jakoś nie bronimy. Nie ma tu jakiegoś istotnego problemu. To, że możemy sobie sami instalację gazową założyć, nie. Musi to założyć ktoś, kto ma określone uprawnienia i za to odpowiada. I to wydaje się, że warte jest podkreślenia. Trzecią sprawą, która jest ważna, istotna, jest to, że żarówki te jeszcze nie do końca są doskonałe i w miejscach, gdzie często się zapala i włącza światło, no to niestety one żyją krócej i wtedy ta efektywność tych żarówek jest mniejsza. Ale dotyczy tych pomieszczeń, w których te żarówki świecą krócej niż 6 minut. Ale jeżeli mamy więc salon, jeżeli mamy sypialnię, jeżeli mamy kuchnię, to przeważnie jest to absolutnie korzystne. Natomiast oczywiście w ubikacji czy w łazience mogą wystąpić z tym problemy i wtedy tam bardziej pasują żarówki, jak na dzisiaj tradycyjne, i to trzeba sobie jasno i kluczowo powiedzieć, ale tak jak to zwykle bywa z rozwojem techniki, technologii, także i to będzie z czasem rozwiązane, chyba że wprowadzimy następną generację żarówek, o których się wspomina, to są LEDy, które są już zdecydowanie bardziej efektywne i praktycznie są długowieczne. Sądzę też, że sprawa związana z rtęcią, która w nieznacznych, bardzo śladowych ilościach jest w tych żarówkach, oczywiście jest także problemem związanym z odpadami. Jeżeli to umiejętnie postępujemy z tymi żarówkami i oddajemy je w momencie kupowania następnych, no to wtedy są to zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami, ale trzeba także pamiętać, że w kraju, w którym 94% energii elektrycznej pochodzi z węgla, ten węgiel także zawiera rtęć i ta rtęć także jest szkodliwa i jest ona trudniejsza czasami do zagospodarowania niż ze zużytych żarówek energooszczędnych.